Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek serii Fallout 2. Dlaczego tutaj jestem na widoku już mapy? Ponieważ udajemy się od razu do bazy wojskowej Sierra, gdyż moje statystyki póki co nie pozwalają na to, by zrobić misję z lekarstwem. Powinienem mieć coś... Wow, ale tutaj miazga. Powinienem mieć coś koło 86... punktów... nauki, mam za to 49, więc musiałbym trochę tutaj potrenować. To jest jakieś 2-3 poziomy, więc idziemy po prostu dalej. Jeżeli chodzi o walki, jeszcze mógłbym sobie tam zobaczyć, co nie co, ale... Widzę, że tutaj obimane te ciała idą dosyć doszczętnie. Wow! Działko. Tego to się kurde spodziewałem. Na szczęście została wyrzeczka za dwa razy. A to jest drugie. Zobaczmy, czy kopytem będziemy trafiać też do działko jakoś tam porządniej. Dobra, jedno działko odmówiło już posłuszeństwa. Teraz spróbujemy jeszcze trafić w drugie. One mają ograniczony zasięg chyba. No to logiczne. Chociaż tego nawet nie trzeba... Tego nawet nie trzeba strzelać, ale tego już tak. Niestety... odległości... Dobra, będzie we mnie łupać. ...44%. 48%. Szkolera. Są to takie procenty, których nie chciałbym, żeby były. 0%. Podejdźmy sobie zatem bliżej. Mistuli! Rany Julek. Dobra, musimy to zrobić nieco inaczej. Właściwie... Aha, w ogóle... Ja nie tą... misję dzisiaj dla was wybrałem. O, lipcia. Najpierw musimy sobie zdobyć kogoś, kto będzie w stanie rozwalić te wieżyczki, a będzie w stanie rozwalić pewien mutant, ale żeby go tutaj gdzieś ogarnąć, no to właściwie jeszcze tutaj zobaczyć, czy ten klub już ogarnął gościu, czy jest z powrotem ten konus. No nie ma go, gdzieś się zawinął i go nie ma, po prostu perfidnie go nie ma. Czyli tutaj mogłem chyba stracić już opcję zarobku. Punktów, no trudno. Jakoś to przeżyje. No musimy się zatem udać do Broken Hills. Tutaj jeszcze nie byliśmy zresztą. To wszystko tutaj zaraz się ruszy do przodu. Broken Hills, zobaczymy, co się dzieje. Tutaj mamy kilka misji do zrobienia. Co to jest tutaj? Czego chcesz? Nie widzisz, że odpoczywam? A, to... co to jest w takim razie? Dobra, nieważne. Nieważne. Mam... o, mam jakiś sklep. Przydałby się. Dzień dobry. Chcę coś kupić. Co ty tu masz? Amunicję? O, tą amunicję to nawet nie wiesz, jak potrzebuję. Dziewczyno. 1400. Dam ci kosę za 200. Folię za... o. Psycho ci dam. Jedno, damy ci ich 10. 1125. Właściwie te trzy apteczki mogę ci dać. Znaczy, najpierw dajmy jedną. No, no to jest prawie równowarto. Chociaż nie, no jaka prawie równowartość, to ja gadam. Musiałbym się udać jeszcze do auta w takim razie po hajs jakiś. Więc załóżmy... damy jej te...
kilka monet więcej. I tak zaraz wrócimy tutaj z kasą. Ona tutaj ma 1800 kasiury, tak? Czym jeszcze chcesz mi... Jeszcze jedno. Co możesz mi powiedzieć o tym mieście? W porządku. Zatem... To wracaj... Nie, wrócimy się tutaj potem. Jeszcze z jakimiś gratami dla... tej pani. To jest jakiś... To jest jakiś gór. Zagadajmy do niego. Kim jesteś? Musi to ci przynosić satysfakcję. Każdy co? Co to za miejsce? Kręty uranowe? No tak. A słyszałeś kiedyś o Geku? Nie, nie zupełnie o to chodzi. Zatem? Znaczy, że ty mi tutaj nic nie powiesz. O, kółeczka. Której nic niestety nie ma. Przecież troszeczkę się pozbyłem 152 ciężaru. No tak, bardziej się kasy pozbyłem, która tutaj nic nie waży jeszcze. Żadnej. A to jest mutant jakiś, to nie, bo tutaj jest teren prywatny z tego co wiem. To jest... What do you want, human? Kim jesteś? Marcus. Help build the place. Now I'm sheriff. Long story. Want it short or the whole thing? Opowiedz mi wszystko. That was no uranium mine. I knew there was one around from old maps. Damn right. Best friend I have? Hell yes, I would. We had this argument talking a long time ago. The world's right. The master wanted to, while Jacob was on Jacob. The master just wanted everyone to see clearly. The vault dweller ended that dream. You're right. If all, but don't forget, something else you wanted. What sinkhole are you from? The original vault dweller? You mean the one who killed the master and destroyed the vats? Not a problem. Like I said, that was a long time ago. You're talking a long time ago. The world's moved on. You want to hear right? The master, the master just wanted everyone to see clearly. The vault, it was flawed. We should have only taken the best. Hell yes, I would have. What a great mutant he was. We had this argument all. You're talking a long right. The master just wanted everyone. The original vault dweller? You mean the one who killed the master and destroyed the vats? Not a problem. Like I said, that was a long time. Well, let me make this clear. Nothing's going to happen here unless you start it. Something else you wanted? Yeah. What? Something else you wanted? Too many people. I've done my traveling with a horde. Jasne. Something else you wanted? Chyba się będę musiał pozbyć pewnej osoby. Wiecie chyba o kim mowa, o Viku, bo on właściwie nic nie robi. Więc... Panie Viku... Ale czy ty nie masz dla mnie jakiegoś zadania może? Something else you wanted? Got a little trouble with the mine. If you're interested in helping fix it, go talk to Zayas, the mine foreman. What exactly do you want? Okay. We got some folks missing. No idea what's happened. Find them? Great. Let them something else you wanted? Mówisz, że kilka osób się zginęło, co? Tu jest jakiś mutancik. Przyszukajmy sobie najpierw ten teren, bo nie znam go zbyt dobrze. Macie w tych czasach. Nie widzę, że na razie nic. Też nic. No
Proton będzie lepszym rozwiązaniem tutaj, myślę, do walki. Wschodnia część Broken, tak? Na razie się rozpoznajmy. O, mutant jakiś i obraz leży. A ten obraz, znaczy jest coś tam wart, ale nie chcę się go podnosić nawet. Dobra, co ty wiesz? Dobra, dobra, nie trzeba krzyczeć. Skąd bierzesz zasilanie? Jak wdzięczny, kasa czy sprzęt? No sorry, tylko mówi się, że będziesz coś dla mnie miał, gdyż zdobędę dla ciebie ten prąd. Zrobi się. Ponieważ nie mam wystarczająco energii do ochłania się, po prostu mogę tego... Rozumiem. Gdzie jest generator? W lewej stronie, zaraz jak wejdziesz do Broken Skies z zewnątrz. No, no to ja wiem, kto tam już szyfuje. Czyli mamy już drugie zadanie. Chyba poboczne. Bieda w tym domu. Chyba poboczne jakieś zadanko mamy. Ale ja bym chciał wykonać zadanie dla... Zajusa też. Ale wszystko po kolei. Dobrze, że jesteś w mieście. Aha. No, dzięki. No i tak mi to niewiele daje, ale... Geralt. Wyjdź. No. Teraz jesteśmy dalej. To jest jakaś kolejna sekwencja. Co w tej szafencji? Nic. Nic. Za przeproszeniem wielkie nic będzie? Tak jest. Dobra, czekajcie tutaj chwilę. Ja do was zaraz wrócę, oczywiście zapiszę grę. Zaraz do was wrócę. Dobra, jestem już z powrotem. Musimy poszukać zatem tych ludzi na Markusa. Przy okazji dowiedziałem się jednej ciekawej rzeczy. Jeżeli będę miał teraz możliwość awansowania na kolejny poziom, przyperkujemy sobie, o ile będzie taka możliwość też, przyperkujemy sobie o 2 charyzmy więcej. Czemu? Żeby mieć oczywiście 4. Ludzi. Czterech ludzi w zespole. To na pewno się przyda. W sumie Wika już długo mam, a nie chcę się... No jeszcze pozbyłbym się go, ale... Co... Czekaj... Co tu się dzieje? Kim jesteś, co to za skorpionem? Wypróbowałeś te środki na roślinie? Rozumiem, udało ci się osiągnąć? Wiesz co, to są mentale, prawda? To jest... Chcesz przystąpić do testu, tak? A co chcesz przetestować? Zdolności manualne, percepcje czy inteligencje? Klak. No właśnie. Co mamy? Remi. Dobra, tutaj coś
popierane jest. Powiem szczerze, bardzo popierane. Ten profesorek ma to też nie tak z głową. Ale my szukamy zejścia do kopalni. Ponieważ chcę poszukać ludziów. No to nie. Dajmy to. Zobaczmy, co tutaj jest. Może coś się znajdzie w którymś jednak ze skrzynek. Czy półek, przepraszam. Nie skrzynek. No tutaj też nic nie ma niestety. No, otwórz te drzwi. Jest jakieś zejście w ogóle? Wygląda mi na... Na nic chyba nie wygląda, po prostu na... O, coś tu chyba znalazłem. Chyba czas wybić te mrówki. Wbijemy mrówki, to może się coś znajdzie ciekawego. Konwulsji i gin... Nie, dostaję tylko konwulsji. A, wielka mrówka ginie, ale one uciekają. Mocno je aż nastraszyłem? Przedziwne. Naprawdę, przedziwne. Jeszcze jakaś chce coś? Już... No to trafił w 53%, a nie trafił w 80%. Przecież to... Załamka dosłownie. Już? Nie. 250 doświadczenia. Nie, już. Wybiłem wszystkie mrówy tutaj. Chyba nie, jednak. Tu jest jeszcze sporo. Ja chcę sobie przeszukać tę jaskinię. Zobaczymy, co w niej jest. Oczywiście to zadanie póki co proste, bo zobaczcie co tu za przeciwników ma. Do samych takich lapsiastych. Wypadają od jednego strzału. A uniknąłem kilka mrówek, no ale nie wszystkie da się uniknąć. Oczywiście mogę wybić sobie wszystkie, to doświadczenie naprawdę skąpe, ale jakieś punkty zawsze są. To jest jakieś wejście inne. Zaraz zobaczymy, gdzie ono prowadzi. Czy tu jest jeszcze inne? A ja nie, no ja chcę sobie całą jaskinię zbadać, potem będę badał wejścia i wyjścia. Mróweczka z Maximas. Popatrzcie, jeszcze dużo tych punktów mają. Za dużo. Zabicie dwóch. Ciekawe, bardzo. Pięćdziesiąt. Dzień dobry panią. Zapraszam na gnębienie. Ło! Ale ta grobasa się tutaj rozpleniło. Znaczy nie spodziewałem takiego zarobaczenia tutaj. Jedna. Druga. Skończyło się babki siłowanie, co? Każdą mrówkę tu jest zimowana, no każdą. Zapraszam tu wszystkie.
to mogę trafić? O! Zara. O, ruszyły się kolejne. Jedna. No też mogę trafić. A. Miałeś ją trafić, a nie zezować. 85% to jest naprawdę spory problem. Okej. No, teraz dopiero. Jeszcze jedna. Zapraszam. Ja jestem do dyspozycji. No, trzy. Jeszcze tutaj są. A obiecałem, że każdą zniszczę, to każdą zniszczę. No jeszcze nie mogę. Muszę tutaj wejść. No nie. Jeden punkt tylko akcji. Ta już chyba, no właśnie, ta już zakończyła swój żywot również. Gdzie tutaj mnie to prowadzi? Poza tym, że nam ruszy. O, są jakieś ciała ludzi. Czyżby to było to, czego chciał ode mnie mutant? Jeżeli tak, to świetnie. Bo przez przypadek właśnie odkryłem miejsce, prawdopodobnie, w którym mam tę misję wykonać. Która? A, ona tam gdzieś jest zamknięta, ta mrówka chyba. Być może ona się po prostu streszczyła. O rany. O rany. Wstępię was do jednej sztuki tutaj. Serio. Ejejej. Jak mogę mnie trafić? No teraz przyjdzie i się zemści. Chcesz grać? No, to jeszcze jedna mrówka tutaj w tej części. Raz, nie, dwie jeszcze. Trzy. Idziemy do przodu. No właśnie. Kasujemy najpierw dalej. Dobra. Świetnie. O, jeszcze jedna. Trafiając tego. Sztala. Tak jest. I 50% doświadczenia. Znowu moje. Ale was tu też się zalęgło sporo. Nie dziwię, że ci ludzie poginęli. Tu jest mróweczka. Była mróweczka, już jej nie ma. Dobra, wyginęli. Kolejni mrówkowie. Zatem zapraszam. O, widzicie? Właśnie zdobyłem 500 punktów doświadczenia, odnajdując szczątki mieszkańców Broken Hills. To tak. Jeden. I dwa. To jeszcze ten został. No, on się też nie rusza, to już też po nim. Zobaczmy, co w tych ciałach się znajduje, o ile coś się znajduje w ogóle. O! Nic w tym ciele nie ma. Może w tym? Jest coś. To wiadomość od Francisa.
Mogę ją sobie tak perfidnie przeczytać? Podpisane Francji. Lepiej będzie, jak porozmawiam z Zajusem na ten temat. No to idziemy do Zajusa. I tak miałem iść do niego. Jeśli o to chodzi. Idziemy sobie w innym punkcie. Sprawdzić, który z tych punktów wyjściowych, innych. No, dobra, lecimy tutaj zatem, ostro. Dobra, jesteśmy na górze. W którym miejscu ja wyszedłem w ogóle? A, chyba na samym początku tutaj, tej całej świry. To tak. Zajdę tam u góry. Jeszcze skorzystając z okazji, najpierw porozmawiam sobie z gościem, który zajmuje się elektrycznością w tym mieście. Brian. Słuchaj, Eric poprosił mnie, żebym podwyższył poziom energetyczny w jego domu. Mamy to bardzo chwiejną równowagę energetyczną. Jeżeli to maszyna ma pręt uranowe, to możesz mieć więcej niż wystarczająco energii na potrzeby tego nowego Renault. Ale nic, po prostu jesteś leniwy. Ruszaj się. Masz dobrze, złote serce dłużyć. No i właśnie awansowaliśmy na kolejny poziom. Damy sobie, gdzie to jest. Przyrost charyzmy. Dokładnie, tylko że mi skoczyło o 1 i o 2. Cholera jasna, no, miało o 2 skoczyć. Jesteśmy w dupie. A, jeszcze postać muszę tutaj. Tak jak mówiłem, idziemy w nauki ścisłe, ponieważ chcę zrobić zadanie z lekarstwem. 63%. A, teraz miałem iść do Zajusa. Zajus znajduje się gdzieś tam u góry. Chyba. A jak nie tutaj, to tej drugiej... Nie wiem, czy tej drugiej części mówię. Czekajcie. Muszę się wrócić. Nie chcę z Markusem rozmawiać, bo... Tak jak stwierdziła moja postać, będzie zaraz afera na całe miasto, chociaż... Panie, nie widziałem, co tam było napisane, bo mi się nie chciało czytać. Za szybko te napisy przelatują, jest po prostu ich za dużo. Lepiej jakby było oczywiście dialog, no dialog jakiś wprowadzony. Czy to jest Zajus? Zajus. Może tu będzie Zajus? Tutaj mamy kopalnię. To jest chyba Zajus. Mam kartkę, w której jest twoje imię. Znalazłem ją przy kobiecie w tunelach. Co ty na to powiesz? Nie. Nie. Pogadam z Francisem. To po pierwsze. Po drugie. Wiem o waszym problemie z kopalnią. Chyba tak. Jasne, zrobię to. Idę do nowego Renault i poszukaj Renesu. Ma w sklepie kupę narzędzi. Powiedz mu, że przysłał cię Zajus. Przekażę ci. Dobra. Tutaj właśnie trzeba to zaznaczyć, ponieważ inaczej nie będziemy mieli tego hasła i za darmo nie dostaniemy części. Spoiler. Dobra, to tutaj... Trzeba wrócić się do tego typka z muchami w domu. No nie, nie ty. Gdzie ten typek z muchami w domu? Może ten? Ten chyba to będzie. Gdzieś tutaj był przed chwilą. Jest. Problem polega na byciu silniejszym od niego. Jeśli ci się nie... to mogę ci dać pewien pigułki. Jasne. Dzięki, na razie. W ogóle właśnie. No to idziemy do Francisa. I wszystko po kolei.
Idziemy do Francisa. Francis znajduje się chyba tu... Nie, nie tutaj. On się znajduje w barze. W barze chyba tutaj. Dokładnie rzecz biorąc. Mamy już siły 7, a potrzebujemy 8, żeby go wyzwać w ogóle na pojedynek. Więc sobie wygrzeb. Gdzie jest wygrzeb? To są... A to jest wygrzeb. To ja mam wygrzeb do niczego. Nie. Jeszcze nie. Musimy mieć siły. Wszystko po kolei. Zrobimy sobie tak. Wygrzew. Mamy siły 8. Właśnie. Idealnie. Jasne. Zaczynajmy. No nie. Shit. Czyli to nie jest takie proste. Weźmy sobie 3 wygrzewy może. Szpun. Tego chyba da się uleczyć. Dobra, zrobię to. Zaczynajmy. Hamina, homa, mina. Dawaj. Ha! Widzicie? Udało mi się. Tylko nie jestem czpunem w tym momencie. Dzięki. 350 doświadczenia. No to, że powinien już trochę przestępstw. Są w tym mieście ludzie, którzy chcą zabić mutantów. Wiedziałem, że Markus aresztowałby ich tylko wtedy, gdyby miał dowody. A więc zabiłeś niewinnych, co? Ale już nie jesteś nikim więcej niż kryminalistą. Tysiąc punktów doświadczenia. Something else you wanted? Dlaczego? Jest coś, o czym musisz wiedzieć. What? Co do zaginionych ludzi. What? They're dead? Damn. I'll tell you, here's your reward. Dziękuję. Jak się tego pozbyć teraz? Pytanie. Było jakieś lekarstwo chyba na... To nie będzie przypadkiem odskrótka? Nic nie daje. Dobra. Tutaj chyba zakończymy odcinek. Czyli sobie zrobiliśmy całkiem niezły kawał roboty, chociaż możemy jeszcze wrócić sobie do nowego Renault. To ja już sobie chyba wrócę na własny koszt. I ja się z wami pożegnam w tej chwili. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.